Cześć, witam w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic. Dzisiaj w dzisiejszym odcinku, znaczy w tym odcinku, pogadamy sobie z ludźmi z zewnętrznego pierścienia. Oczywiście lagi się nie ustopowały, nie wiem dlaczego, ale pogadamy na złym, może on nam to powie. Jesteś tu nowy, co? Nigdy wcześniej cię tu nie widziałem. Jestem zły. Mam pewną robotę dla takiego żółtodzioba jak ty. Masz dla mnie robotę? O co chodzi? Zniknął gdzieś jeden z naszych strażników. Nazywa się Nek. Możliwe, że dał nogę do nowego obozu. Jesteś tu nowy i zaglądasz w każdy kąt. Po prostu miej oczy szeroko otwarte. Jeśli uda ci się go znaleźć, będziesz mógł liczyć na moje poparcie. A co mi przyjdzie z twojego poparcia? Jeśli chcesz dołączyć do naszego obozu, musisz zjednać sobie poparcie kilku wpływowych ludzi. Gdybym szepnął o tobie dobre słowo, Diego spojrzałby na ciebie o wiele przychylniej. Postaram się go odnaleźć. Jakbyś spotkał Fletchera, możesz go zapytać o Neka. Fletcher przejął jego rewir po tym całym tajemniczym zniknięciu. Gdzie znajdę Fletchera? Zwykle patroluje teren wokół areny. Tak, w sumie tak to wygląda. Nie powiedział nam, czemu nas laguje, a poprzednio nie lagował, no ale też. Ile razy mam wam powtarzać, sukinsyny, żebyście nie przebiegali przez moją chatę? Co cię ugryzło? Zostaw mnie w spokoju! Mam was wszystkich serdecznie dość! Wszystko zaczęło się, gdy zbudowałem sobie tę chatę! Wszyscy mówili, nie buduj chaty tak blisko rowu! Ale żaden z tych sukienkotów nie powiedział mi, co się może stać, jeśli ją tu jednak wybuduję. Jak wróciłem z kopalni kilka dni temu, miałem dodatkowe drzwi. Banda wieprzy. Nienawidzę ich. Nie wyobrażasz sobie, jak ja ich nienawidzę. Teraz wszyscy przełażą przez moją chatę jakby nigdy nic. Każdy cholerny dupek. Co cię ugryzło? Zostaw! O Jezus. No okej. Jak widzimy, facet zrobił mały błąd, wybudowując tutaj swoje chaty, a my idziemy do naszego drugiego kolegi, który zleci nam kolejne zadanie, a jest nim Świstak. Cześć, jestem tu nowy. Czego chcesz? Chciałbym zostać jednym z was. Chcę zostać członkiem obozu. Szukasz ludzi, którzy cię poprą, co? Jeśli chcesz, żebym zarekomendował cię u Diego, musisz coś dla mnie zrobić. Co mam dla ciebie zrobić? Chcę jedną z broni, którą ma na składzie Fisk. To jeden z handlarzy na targowisku. Ale on nie chce mi jej sprzedać. To pewien szczególnie pięknie zdobiony miecz. Dam ci 100 bryłek rudy, za które kupisz dla mnie ten miecz. Tylko nie mów mu, że ja cię przysłałem. Dlaczego Fisk nie chce ci sprzedać tej broni? Trochę się posprzeczaliśmy. I? I to wszystko, co powinieneś wiedzieć. Przyszło ci do głowy, że mógłbym po prostu uciec z twoją rudą? Nie zapominaj, że to jest niewielka kolonia. Prędzej czy później bym cię znalazł. Dobrze. Daj mi 100 bryłek, a ja się wszystkim zajmę. Masz. Tylko nie marudź za długo. Okej. Idziemy do Fiska kupić miecz dla Świstaka. W każdym razie jest. Witaj. Jestem Fisk. Handluję najróżniejszym towarem. Gdybyś kiedyś czegoś potrzebował, zgłoś się do mnie. Chciałbym kupić miecz, ale nie taki zwykły. Chciałbym coś bogato zdobionego. Mam tu coś w sam raz dla ciebie. Cień, który miał to odebrać, więcej się tu nie pokaże. Kosztuje jedyne 110 bryłek rudy. Zainteresowany? Tak, już kosztuje 110, ale my go weźmiemy. Dobrze, wezmę go. Trafiła ci się nie lada okazja.
idziemy sobie teraz do świstaka. Pewnie pytacie mnie teraz, się teraz ogółem w szczycie wręcz, dlaczego ja wykonuję te cholerne questy dla starego wozu? Tylko i wyłącznie dla doświadczenia. Fisk żąda teraz 110 bryłek rudy za ten miecz. I pewnie mam ci teraz dać dodatkowe 10 bryłek. Myślałem, że zależy ci na tym mieczu. Masz, tylko się pośpiesz. Mam dla ciebie miecz. To nie było zbyt trudne. Tak czy inaczej, wyświadczyłeś mi przysługę. Teraz ja wyświadczę przysługę tobie. Jeśli Diego zapyta o ciebie, opowiem się za tobą. Póki co, trzymaj się. Dobra, jak widzimy, świstak się podjarał nowym mieczykiem. A my ruszamy dalej. Tym razem idziemy do Dextera. Tak, dla Dextera nic nie musimy robić. Najmniej na razie. Niech śniący, jestem tu, by wskazać ci właściwą ścieżkę. Nie lubię go. Padłowa. Nie mam czasu teraz. Hej, ty! Sprzedaję bagienne ziele i różne wywary z obozu na bagnach. Może czegoś potrzebujesz? Co to jest bagienne ziele? Jesteś tu nowy, co? Bagienne ziele można palić. To bardzo odprężające. Chciałbym dołączyć do obozu. Chcę zostać cieniem. O! I szukasz pewnie okazji, żeby pokazać, na co cię stać, tak? Dobra. Możesz wyświadczyć mi pewną przysługę. Jeśli dobrze się spiszesz, wstawię się za tobą u Diego. O co chodzi? W obozie sekty mieszka mężczyzna imieniem Kalon. To wielka szycha. Jeden z guru całej tej pomylonej zgrai. Kalon jest alchemikiem. Posiada przepis na niezwykle skuteczny napój uzdrawiający. Chciałbym go od niego odkupić. Wtedy sam mógłbym zacząć produkcję tego napoju. Ale do Kaloma trudno się zbliżyć, zwłaszcza ludziom z zewnątrz. A czego oczekujesz ode mnie? Te świry z sekty bez przerwy szukają nowych ludzi. Jesteś tu nowy. Nikt cię nie zna. Udawaj, że chcesz do nich dołączyć. Kalom jest jednym z guru, więc to on sprawdza nowych kandydatów. Jeśli uda ci się z nim spotkać, spróbuj zdobyć dla mnie tę recepturę. Czy za nią zapłacisz, czy nie, to już nie moja sprawa. To nie będzie łatwe. Co będę z tego miał? Prędzej czy później Diego zapyta mnie, co o tobie sądzę. Zgadnij, od czego będzie zależała moja odpowiedź. Dobrze, zobaczę, co się da zrobić. Gdzie jest ten cały obóz na bagnie? Wyjdź z zewnętrznego pierścienia przez południową bramę. Potem skieruj się na wschód. Najlepiej będzie, jak weźmiesz mapę. Mam tu jedną. Kosztuje 50 bryłek. Południowa brama to ta przy zawalonej wieży, tak? Dokładnie. Dobra. Teraz tam go, z nim pogadamy. No, rzecz. No. Przestań jarać i pogadaj. Okay. A która ścieżka jest właściwa? Ścieżka śniącego, oczywiście. Tylko on może nas stąd uwolnić. Guru przygotowują w naszym obozie rytuał wielkiego przyzwania. Zamierzają nawiązać kontakt ze śniącym. Do tej pory przemawiał do nas wyłącznie za pośrednictwem wizji, ale już wkrótce stanie przed nami w pełni swej chwały. Jednak aby to osiągnąć, potrzebujemy jak największej rzeszy wyznawców. Jednocząc nasze siły duchowe, uda nam się nawiązać z nim kontakt. Nasz obóz znajduje się dość daleko stąd, na wielkim bagnie. Mogę cię tam zaprowadzić, jeśli chcesz. Nie, dzięki. Kim jest śniący? Śniący przemawia do nas poprzez sny i wizje. Przewodzi nam, odkąd nawiązał pierwszy kontakt z Iberionem, 5 lat temu. Wszyscy wyznawcy Bractwa wyrzekli się 3 bogów. Teraz modlimy się o zbawienie tylko do śniącego. Zbawienie od czego? Od tego przeklętego miejsca, naturalnie. Śniący wskaże nam drogę do wolności. Aha, na pewno. Dobra. Co powiedział wam śniący? Zaprowadził nas na bagna.
na ruiny starej świątyni. Tam zbudowaliśmy nasz obóz. Dał nam niezależność. Żaden z nas nie musi pracować pod ziemią. Pokazał nam, jaka moc drzemie w bagiennym zielu. Teraz sprzedajemy je innym obozom, otrzymując w zamian wszystko, czego nam potrzeba. Wreszcie obdarzył niektórych z nas darem magii. Magii starożytnej i potężnej. Różnej od tej, którą wykorzystywali dotąd magowie tego królestwa. Co mi przyjdzie z przyłączenia się do was? Może okażesz się jednym z wybrańców, którzy otrzymują od śniącego dar magii? A może dostąpisz zaszczytu służby w świątynnej straży? Tylko najlepsi spośród wojowników mogą należeć do strażników. Jeśli śniący będzie ci szczególnie sprzyjał, może dane ci będzie połączyć jedno z drugim. Najlepsi strażnicy otrzymują również dar magii. Jak widzisz, nasze bractwo otwiera przed tobą wielkie możliwości. Pamiętaj o tym, zanim zdecydujesz się przyłączyć do któregoś z innych obozów. Tak, dlatego nienawidzę do nich się dołączać. Nigdy nie dołączyłem i nie mam zamiaru nawet w tym zagrajmy do nich dołączyć. Opowiedz mi jeszcze o magii śniącego. Magia śniącego pozwala ci kontrolować rzeczy siłą twojej woli. Jednak tylko wtajemniczeni guru poznali tajniki tej magii. Tak, tak skończyliśmy z nim rozmowę. Teraz idziemy dalej. No, słowo chyba będzie Rąż. Nie. Będzie strażnik areny. Nie będzie. To nie mój pro... O, i Mord. Od razu wiedziałem, że... Ale Mord Dragon pogadamy później. To się już... Tu, jak dobrze pamiętam... Jestem pewny. Ale gdzieś tu chyba jest Mieszek, a jeżeli nie... Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Trychem. No sensu większego. Ja mam poziom. Wiesz. Nie powinieneś wierzyć. Święty Krzysiewa. Maleńka. Moment. Pójdę pogadać z Mordragiem. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. I pójdziemy z nim do nowego obozu. Hej! Nowa twarz! Jestem Mordrag. Zapamiętaj sobie to imię. U mnie kupisz wszystko, czego potrzebujesz za niewielką cenę. Naprawdę jesteś kurierem magów? A jeśli jestem? Chciałbym porozmawiać z którymś z magów. Muszę dostać się do zamku. Każdy kurier magów ma przy sobie magiczną pieczęć, dzięki której może wejść do zamku. Gdybyś był jednym z nas, mógłbyś taką zdobyć. Masz problem. Nie pytam teraz, czyżby? A jaki? Są w tym obozie osoby, które mają cię już serdecznie dosyć. Tak? To powiedz im, żeby przysłały tutaj kogoś, kto spróbuje mnie stąd przepędzić. Skąd pewność, że nie przysłały właśnie mnie? Bo myślę, że jesteś na to zbyt mądry. Wkrótce przekonasz się, że są w tej kolonii ciekawsze rzeczy do roboty, niż usługiwanie Gomezowi. No właśnie. Nowy obóz potrzebuje zdolnych ludzi. Tam przynajmniej nikt nam nie mówi, co mamy robić. Opowiedz mi o nowym obozie. Tylko tam znajdziesz prawdziwą wolność. Jak na kolonie karną oczywiście. Nie ma tam żadnych magnatów ani guru, którzy mogliby tobą pomiatać. Mamy własną kopalnię, ale nie sprzedajemy ani grama rudy temu zramolałemu królowi. Więc do czego ją wykorzystujecie? Nasi magowie opracowują plan ucieczki z kolonii. Zbieranie rudy jest częścią tego planu. Gomez i jego ludzie pławią się w luksusie, a my ciężko pracujemy, żeby się stąd wydostać. Tak to wygląda. A gdybym chciał dołączyć do nowego obozu, mógłbyś mi pomóc? Jeśli myślisz o tym poważnie, możemy wyruszyć od razu. Zaprowadzę cię do Laresa. To szef naszej bandy. Ale gdybyś chciał wyrzucić mnie z obozu siłą, możesz spróbować. Nie. Wybieram tą pierwszą opcję. Chodźmy do nowego obozu. Dobra! Chodź za mną!
z Mordragiem pójdziemy oczywiście w następnym odcinku, bo w tym odcinku się żegnamy, tak więc oceniajcie, subskrybujcie, komentujcie, a ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku, gdzie pójdziemy wraz z Mordragiem do nowego obozu i spotkamy się najprawdopodobniej z Laresem. No i pewnie z niejednej osobie wpieprzymy, albo ta osoba na wpieprz. Tak więc do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, cześć wam.